Moi drodzy, witam serdecznie. Sobota, dzisiaj wyjątkowa propozycja nasza muzyczna. 1992 rok. Festiwal Jarocin, który wtedy podzieliliśmy na Noc Długich Pióropuszy, czyli muzyka punkowa, Noc w Fucie, czyli muzyka metalowa i Dzień z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wtedy po raz pierwszy publicznie zaproponowaliśmy muzykę związaną z takim pojęciem jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszyscy słuchacze, oglądacze mojego programu Rób to, co chceta, czyli rock'n'rollowe, a za bez trzymanki doskonale wiedzieli, że w ten sposób chcemy sfinalizować naszą akcję zbierania pieniędzy dla Centrum Zdrowia Dziecka, aby kupić sprzęt, aby kupić urządzenie medyczne, jakim było płuco serce. I okazało się, że ten koncert, 92 rok, dał początek akcji, która już w 93 roku miała miejsce jako pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest niezwykle ważny moment, ale wtedy jeszcze nawet sobie tego nie wyobrażaliśmy. Wydawało nam się, że ta zbiórka, ta właśnie zorganizowana podczas tych dni festiwalowych, będzie tą finałową. Nie. Okazało się, że jest to początek niesamowicie wielkiej, ogromnej przygody. No ale moi drodzy, dzień metalowy i na tym dniu metalowym zespół Kat. My po wielu latach wykorzystaliśmy ten materiał, aby spotkać się z Romanem, aby spotkać się z ludźmi z jego bandu. Konkretnie spotkaliśmy się jeszcze z Ireneuszem Lotem, czyli perkusistą, aby zadać im kilka pytań. Pytania te zakładał, ile pamiętam, zadawał tak mi się wydaje Krzysztof Dobies, ale zostawiliśmy tylko same odpowiedzi, a więc Roman opowiada, a my mogliśmy się jeszcze do tego podzielić ich koncertem. Absolutnie wyjątkowy materiał i to materiał nakręcony przez drugi program Telewizji Polskiej. Wtedy namówiliśmy Telewizję Polską, aby także postawiła swoje kamery na festiwalu jarocińskim. 91 rok uczyliśmy ludzi, że te kamery po prostu filmują koncert, że to nie jest nic złego, że powinniśmy pogodzić się albo przyjąć taki sposób myślenia, że to są po prostu dokumenty, które zostaną na lata. Tak jak dzisiaj telewizja publiczna, tak wtedy nie cieszyła się absolutnie szacunkiem, w związku z tym nie było to tak łatwo przekonać ludzi. 92 rok już był w ten sposób sfilmowany, a więc dzięki temu mamy ten materiał. Pamiętacie, że dzisiaj powtórka naszej audycji, bardzo ważna audycja, zaraz będzie ciemno, mówimy o Ukrainie, mówimy o pomocy, mówimy o waszej aktywności. W związku z tym serdecznie zapraszam także, aby wysłuchać audycji, która będzie w Antyradiu o godzinie 20. Ale póki co zapraszam was na spotkanie z Katem, rok 1992, Jarocin. Dostaliśmy akredytację do Jarocina jako gości, albowiem w tym jakby decydenci z jednego z festiwali uznali, że taka kapela jak my to jeszcze nie powinna grać w Jarocinie, ale na osłonę nam dali takie lajtowe wizytowanie Jarocina. Przez to mieliśmy szansę być tam 83. Zwiedzaliśmy po prostu. Łapaliśmy zapachy. Ogłaszana pula zwycięzców, w tym wypadku 8 zespołów było nagrodzonych. No, to była wybitna szansa dla każdego z nich. Zresztą to był fajny rok. Siekiera, Kat, z tych znanych. No to było wtedy, kiedy wygraliśmy single? Piersi, bo przecież rok wcześniej Hak wygrał, ale de facto Hak się przemianował Piersi, prawda? To był dobry rok, ciekawy rok. Może dlatego, że w ten kraj przeżywał jakiś rodzaju takiego dziwnego uniesienia z okazji pewnego rodzaju odpustu rządzących wobec pragnącej wolności młodzieży. To można było tak interpretować. Myśmy starali się wykorzystać dogłębnie te możliwości. Zresztą nie tylko my. To były czasy jakiegoś takiego wyzwolenia ducha nie tylko wśród metali. Przecież faktycznie funkcjonowali grupy punkowskie, mieli swoich świetnych reprezentantów muzycznych, artystycznych, ale same te środowiska były ciekawe, żywe, interesujące. Metal przeżywał pewnego rodzaju boom. Stąd sprawiał wrażenie, jakby był idealnie nadający się do tego rodzaju spędów.
to robiło wrażenie, powiedzmy, publiczność 10-tysięczna, ubrana na czarno, egzaltująca się mocną formą muzyczną. To mogło uderzać. Myśmy się zmieścili w tej formule, ale przyznam szczerze, że sami spotkaliśmy fantastyczne zespoły. O wiele ciekawszy niż nie jeden zespół, który rzeczywiście gdzieś tam pojawił się na scenie. Mnóstwo ciekawych postaci utopiło się. Trudno powiedzieć dlaczego. Może czasy nie były łaskawe do tego, żeby oferować wielką scenę dla 10 czy 15 zespołów, a tylko dla jednych, dwóch. Zawężona pole, scena. Wtedy świat wydawał się zanężony o niedostępność wynikającą z słabej symbiozy ze światem zachodu. Przenikały oczywiście formy kulturalne i vice versa z tego kraju tak samo przenikały na zachód. To stąd właśnie się ktoś zainicjował zbliżenie Kata do publiczności, bo ten zespół faktycznie został najpierw zauważony na zachodzie, a nie w kraju. To było wielkie święto, ale nie tylko artystów. Artystów na pewno, dlatego że rokowali o tyle lepiej, ile ta publiczność ich była w stanie przyjąć. W związku z tym każdy ten swój los wkładał i obciążał ten Jarocin swoją własną, ewentualnie karierą. Myśmy to samo czynili, nam chociażby z tego powodu, że byliśmy szalenie młodymi ludźmi, którzy odczuwali pewien rodzaj anonimowości, którą czuje każdy młody człowiek. Względem takiego ogromu świata, sprawy, rzeczy, nasza małość wydawała się czymś, z czym powinniśmy walczyć, prawda? To w życiu się później, pod wpływem jakichś tam losów, nastąpiło jak pewien rodzaj ukojenia. Ale na początku człowiek się chciał wybić, pokazać, powiedzieć, ja jestem, prawda? Tych ludzi było wiele. I tych, którzy chcieli pokazać, tych, którzy chcieli to oglądać, ten cyrk. To było jedno z nielicznych miejsc, aczkolwiek festiwali było wiele, ale nie tak spektakularnych. Jarocin należy do wyjątkowych. Jeździliśmy często zapraszani przez starszych muzyków. Oznaczało to, że woziliśmy się wspaniałymi brykami. Czasami się pewne rzeczy wręcz aranżowało. Wynikało to z podejrzliwości polskich kreatorów czy animatorów życia kulturalnego, że wzorce zachodnie należy przejmować. A to stamtąd brały się opinie, że artysta to jest wówczas artystą, kiedy potężną furą, prawda? Przyjedzie pod miejsce, wręcz pod scenę, a wręcz nawet w nie wjedzie. To były zresztą czasy, że autentycznie wjeżdżano różnymi środkami lokomocji na scenę. Szczególnie metale. Judas Price wjeżdżał na jakimś tam motorze. W Polsce tych warunków nie było, no i tych motorów tak za bardzo. Teraz już jest lepiej. Wtedy nie, najwyżej można było motikiem. Był taki maleńki motorowy komar. I w związku z tym ten rodzaj zubożonej sceny no, pozwala na tyle, na ile nas było stać. Z tej pompy później z czasem zrezygnowaliśmy na korzyść jakby takiej czystej formuły i spotkania muzyka i z jego sztuki ze słuchaczami. No, ale wtedy to były czasy, gdzie apatowało się. Punki apatowali się wzajemnie na przykład powiedzmy cięciem żyletą, prawda? A metale mieli fioła na punkcie pewnej rodzaju demonstracji. Być może, nie wiem, siły. Tak mogło wyglądać. Może stąd wybór takiego dobrego Harley'a, a nie kucyka. I ten Jarocin, to nie był Jarocin jednodniowy dla nas. Wracaliśmy z niego 29 godzin? No, kiedy, prawie dwie doby to trwało. Fantastycznie się wracało. Wszystkie jeziora nasze po drodze, w dzień czy w nocy, ośrodki jakieś czasowe, gdzie była woda, też tam wjeżdżaliśmy, fajnie było. Zasada była taka podstawowa,
że życzenie każdego musi być spełnione. To oznaczało, że ci, którzy się wybrali z nami, chcąc dostać się szybko do swojego domu, mieli poważnego pecha. Praktycznie każda buda, tych bud nie było zbyt wiele, ale wystarczająco dużo, żeby dwie doby spędzić w podróży, prawda? No, w sumie to jest kawał drogi, prawie 400 km. I w ogóle wiesz, nie, odległości nie grały roli, bo ktoś na przykład brał mapę do ręki i patrzył, a upał był niesamowity. No i wiesz, patrzy, tu jest jezioro, nie? Ale z mapy wynikało, że to jest 50 km i tam my jedziemy tam i to jest na przykład tam. No to jedziemy tam. Bach. No, po czym się kąpiemy 3 godziny, wsiadamy, jakieś piweczko. Zawsze mieliśmy ówczesnego menadżera, który miał tak, że jak dojeżdżaliśmy na miejsce, to on akurat już spał. I zostawialiśmy ten autokar w tym upale, on się tam gotował. My wszyscy, wiesz, jeziorko, udeczki, fajnie, z powrotem, wracamy z powrotem, on wychodzi cały, wiesz, w siódme poty i tak dalej. No to nie ma już, cofaj, teraz jedziemy dalej. To była szkoła zaadaptowana na cele właśnie takiego hoteliku. No wakacje, no. Tak, to były wakacyjne. Kapele mogły się integrować z sobą, w związku z tym my tam niewiele pamiętamy, co robiliśmy w nocy, bo wieczór był długi. Ja pamiętam, Jaguar. To była taka metalowa kapela. A nie jak Jaguar, przecież to już spaliśmy w motelu takim. Nie, co ty tam pleciesz? 84 rok. A wtedy jak wygraliśmy. Rok. Tak. To jeszcze mogła być... To było na pewno żeśmy wtedy siedzieli. Aha, jeszcze jest taka była kapela King Size. To była kapela, która grała muzykę art rockową, no może trochę zbliżoną do Rusha. Bardzo dobrze grali. Zresztą grywali na zachodzie, jako nieliczny zespół amatorski grywał na zachodzie w zawodowych salach, w zawodowych klubach, a w Polsce nikt o nim nie słyszał. I ta kapela próbowała się dostać do drugiej Rocina i nie dostała się. I no, czuliśmy się związani z tymi artystami, którzy pojawili się na scenie. I to raczej z nimi żeśmy wieczory spędzali. Nas wpakowano do fantastycznego moteliku, takiego oddalonego od Jarocina, wśród zieleni. I potem już zawsze w nim mieszkaliśmy. Ale w ciekawym zestawie, bodajże koło nas Biliński był. No. A myśmy wówczas na scenę wpakowali tancerki, co powodowało, że trzeba było wieczór te panie czymś zająć. On biedaczyna na drugi dzień miał koncert. Było huczno, gwarno, a to ten chłopak sprawia wrażenie muzyka wyciszonego, prawda? Na maksa. Klawisze i w ogóle te rzeczy. Także to był potworny dysonans. Cierpiał strasznie przez całą noc, nam dokuczał. Kraj dopiero co uciekał od tego reżimu, który każdy sobie sam nadał w związku z prowadzeniem stanu wojennego. To nie wojsko spowodowało, że ludzie emigrowali wewnętrznie i lokowali swoją wolność i temperowali się tak, jak można było, żeby było bezpiecznie. Ale jak ja pamiętam, od kiedy na ulicach coraz mniej było wojska, to ludzie sprawiali wrażenie w ogóle zgaszonych. Co prawda to społeczeństwo nie dotknął ten maraz, jaki dzisiaj można spotkać. Nie zmylą te błyskotki świecidełka współczesnego świata. Emigracja wewnętrzna dzisiaj jest większa niż wtedy była. Ale przyznaję się szczerze, że młodych ludzi to specjalnie nie dotykało. Wręcz to działało wszystko jak płachta na byka. Innym słowem, stan wojenny wyzwolił pewną potężną rewolucję w młodych. Ona była związana z chęcią przemiany własnego życia. Owszem, może i ludzie młodzi się bali, ale ten lęk i obawy, one były przytłumione przez nieznajome sprawy rzeczy. W związku z tym naiwne spojrzenie na świat, na konsekwencje swojego czynu były tym, co mogło niejedną jednostkę popchać w kierunku właśnie uczynienia jakiegoś dobrego kierunku, w celu osiągnięcia jakiegoś tam poziomu wolności. Młodzi ludzie niewiele potrzebują.
czasami długich włosów, czasami pewnej wolności spędzania i wykorzystania swojego wolnego czasu. Ta wąska perspektywa wolności, ona mogła być za komuny spokojnie realizowana. Dopiero człowiek jak przechodził przez barierę, prawda, człowieka związanego z życiem młodzieżowym, a wkraczał w życie tak zwane dorosłe, rodziciela, dopiero wówczas można było odczuć w nim ten rodzaj przemiany i rodzaj zniewolenia wynikającego z egzystencji, prawda, i z trudności egzystencjalnej. Ale myśmy żyli właściwie w tamtych czasach opakowani w potężną siłę i ducha, które próbowaliśmy go jakby sprzedać na koncertach, ale nie byliśmy jedyni. Początki w ogóle były fantastyczne, bo to były czasy, kiedy były tak zwane stawki uznaniowe. Trzeba było się dochrapać statusu muzyka. Ministerialne. Tak zwane ministerialne. Czekaj, jedno zdanie tylko wtrącę. Wyobraź sobie, że Jam podchodził 3 razy i nie zdawali. A już byli chyba po 3. płycie czy coś takiego. I dalej mieli amatorskie stawki tak zwane. Czyli potem taki zespół, żeby mógł coś zarobić, to miał na liście płac na przykład 15 technicznych, którzy zarabiali, mieli normalne, przyzwoite stawki, no i te pieniądze potem różnie były rozdysponowywane. Absurdy były w ogóle fantastyczne, jak rozliczano na przykład płyty, to nie wyglądało to tak, że powiedzmy dany wykonawca z domniemaniem, że ma równiutką część w stosunku do innego artychy, zupełnie przelicznik był na, że tak powiem, na ślady. Inaczej mówiąc, jeżeli bębniarz wykorzystał 11 śladów, to teoretycznie on mógł najwięcej zarobić, prawda? A ktoś niestety obsłużył tylko jeden ślad, to był w D. No w każdym razie ten rodzaj absurdów, on wynikał z wielu powodów. Trudno nam dociec, bo przecież jakiś był mechanizm, jakiś rodzaj motywów, który takiego podziału monety. Nas to jakby nie obejmowało, dlatego że myśmy żyli z nastawieniem, że to jest pasja mimo wszystko, że zajmujemy się tym, dlatego że kochamy to robić, że w tym świecie, w bajkowym świecie będzie coś dla nas wartościowszego niż moneta. Ona oczywiście przychodziła, tym bardziej się stawała konieczna, kiedy naszą egzystencję musieliśmy oprzeć na sztuce. Albowiem w życiu czasami nie można dokonać 2 wyborów. Niektórym jest łatwo, ale w moim przypadku było to trudne łączenie innych zawodów z uprawianą sztuką. Albo cały poddaje się dla tej sztuki, a w którymś momencie bardzo chce się całym żyć, całym sobą być, we własnych myślach, próbować przyporządkować każdy fragment życia tej jednej praprzyczynie, która wydaje się być sensem życia. I w takich okolicznościach myśmy wzrastali i do nas te pieniążki przyszły tak troszkę uderzając, że tak powiem, nas od razu w głowę. Niektórzy się do dzisiaj z nas nie mogą pozbierać z tego tytułu. Ale dobrze nie było. Przyznam szczerze, że to były czasy trudne. Z uwagi na dopiero rozwijający się rynek. Zresztą dokonywana była w tym czasie przemiana. Czyli w największy rozkwit twórczy Kata w tamtym okresie przypadał na lata, w których największa inflacja była w tym kraju. To oznaczało, że jeżeli myśmy pieniążki zarobili, powiedzmy, w marcu, to w grudniu się okazało, że właściwie to powinniśmy do tego dopłacić. To były naprawdę bardzo trudne czasy dla niejednego artysty, nie tylko nas. Dzisiaj sytuacja jest trochę stabilniejsza z uwagi na mniejsze fluktuacje na pewno pieniądza. Stosunek młodych ludzi do zespołu już jest z gatunku zespołów historycznych. To troszkę ułatwia nam życie, ale z drugiej strony zobowiązuje. W konsekwencji musimy trzymać właściwy poziom, a to często oznacza koszta. Koszta uprawiania sztuki są duże.
ja żyję tylko z muzyki. Aczkolwiek nie jest to, nie jest to łatwe. To jest bardzo trudna sztuka. Żyć ze sztuki. W 1984 roku znaleźli się w gronie laureatów i zwycięzców tego festiwalu. Koncertowali wspólnie z Hanoi Rocks. Jako jedyna polska grupa mieli możliwość grania z samą Metallicą. Czy powoli już wiecie, o kogo chodzi? Po 3 latach milczenia grupa ta wreszcie wydała kolejną płytę. Na razie jest ona dostępna na kasecie i możecie ją kupić tutaj na terenie stadionu. Dostałem od chłopaków 2 egzemplarze. Jedna dla was, druga dla mnie? Nie! 2 dla was! Materiał nosi tytuł Bastard, a przed wami chyba wiadomo. Cut!
moją cel. Zwino tego dnia spakował do szkoły, trudno i zaczął lurą. Jak niewiele miałem przejęty światem pojmanym przez świat. Przez litość, przez miłość, przez ender fej bezmocne. Bo nie jak mróz wsiąd żywą pana kra. Zimstek był mi chlebem, luna była słońcem. Jak niewiele miałem myśli jak lód, oczy jak lód, kości jak lód, serce jak lód. No! pojmany przez świat.
kamień. We'll be right back.
naszym dzieckiem, kiedy pójdziemy go na rafy na grobę. Rób to strach! Aaaa! Rób to strach! Jeszcze chcieli, jak ma puszczy, żeby dały z jednym ich sobiepędnego śmierci. Żyłem jak zwierzęta szybko, poznałem, czułem teraz siebie temat świata. To był znak. To był znak. Wielkie plany, komu nie, komu mogę dać rozkos. Teraz jestem wielki, ciało zwyciężyło, stoczne na pokonanie śmierci. Idziemy! Mam, mam, idziemy! Mam, mam, idziemy! We'll be right back.
nosi pięknie wzew. Tajemna moc przybliża dzień, walki demona. Zakruty dźwięk i rajenia bez klat. Klat. Szorońco! 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 Zepnułem śmierć! Śmierć! Zepnułem śmierć! Śmierć! Zaczarny ton starego plek i głosu cienia! Szeptam cepki, zawieźli mi obce krew. Zataczy złotym złowieszny kult za heavy metal. Wybijam część z owoców cierpki w piersze. Szyderca! 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 Krzemię pieszczon! Szczon! To się nazywa łza dla cieniów minionych. Niedawno ogień skrzydł.
pamiętam rozkoszny wiatr, masz ten gnący sztorm, daję ci moją łzę. Kamień
prosty kamień. Kamień antychrysta. Słyszna wielki traci ołtarz. Kiedyś leżała na nim twoja matka wieźma. Siła, seks, wolność, zemstę i pieniądz. Zbliż się do mnie, jej już nie ma. Daję ci właściwy klucz i obecnego nowy skarb. Kamień, pracy kamień. Kamień, antychrysta. Chcesz mieć złotek i moc. Robić jak mój. Dusić jak mój. Nie wiem czy chcesz. Chcę. Teraz i to. Chcę. Powinieneś on. Bóg to mój wrog. Spójrz na swoje piersi, siostro. Rosną w pysku diabła. Przetoń się, przetoń z mrocznej rządy. Unieś ci mokre, głodne łono. Kocham cię, kocham noc, pluję na
kocham wolność. Tu na dnie życia wcierają się woliny i idźcie o duszę już za późno. Coś we mnie łka, to mój syn, a lęki zjedz. Nie płacz, nie płacz, ja zginimy. Macicę, bo płynie krew, świeża krew świata. Czułem powołanie w życiu swym na księdza, albo też żołnierski włożyć błąd. Lecz poznałem, że mi tamten, ani ten już nie mają czego bronić. Coś we mnie łka, to mój syn, a lęki zjedz. Nie płacz, nie płacz, bo wszystko my. Macice, podpłynie krew świąty. Czerwa pora, czerwa pora. Ojcze, nie widzę cię. Ojcze, nie widzę cię. Ojcze, nie widzę cię. Dziękujemy!
specjalnie dla was. Jeszcze raz, kat! Nie musi tak jak ty. Stach! Grącz!